Witajcie. Przy okazji zakupu perły przeznaczenia Lego sprezentowało mi Lloyda. Pozdrowienia dla Lloyda Maliny. Nasz Lloyd niestety ma tylko jedną buzię, a szkoda, bo mogłaby przydać się alternatywna wersja jego twarzy. W tym przypadku byłby to jakiś bonusik, chociaż wiem, że niektórzy nie przepadają za tymi alternatywnymi buziami. Kaptur montowany osobno z czupryną jego. Lloyda mina nie jest zbyt przyjazna. Nie wiem, czy on jest wściekły, czy w tym momencie pokazuje, że jest groźnym przeciwnikiem. Do jego oręża dochodzi miecz w stylu katany, która na końcu ma taki ruchomy elemencik. Nie jest to zbyt częsty element w wielu zestawach, chociaż pojawił się choćby w samej perle przeznaczenia jako element zdobiący lampy. Sam Lloyd dość interesującą górę ma. Spójrzcie, ma bluzę, która wygląda, jakby była założona na kimono. Prawdopodobnie wyszedł na spacer. Niestety z tyłu nic nie ma, ale to w zasadzie właśnie byłoby tą sugestią, że to jest zwykła bluza bez żadnych jakichś nadruków z tyłu. Typowy może welur z kieszeniami. Do tego spodnie. Tu są guziki, wyraźnie oznaczone kieszenie. Pas pod spodni z nachodzącą bluzą na niego. Dość specyficznie to jest zrobione, nietypowo dla wielu figurek. Widać, że jest to zrobione wyłącznie dla tej figurki, co powoduje, że jest ona unikatowa w tej serii. Moja ocena tej figurki jest pozytywna, chociaż mam zastrzeżenia co do jego miny. Wolałbym jakąś inną, ale jest to alternatywa dla może animatorów lub mocerów. Zawsze się przyda. Dzięki, pozdrawiam.